Kilka pytań. Aneta Pastuszka, zapraszam do wysłuchania audycji Kilka pytań. A dzisiaj moim gościem jest Adrian Bracki, kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W tym roku mija 95 lat od powstania orkiestry. No, piękny jubileusz 95. No, <ścoughs> jest się czym pochwalić. No tak jest, to jest wielka historia tej orkiestry, to historia została założona na Wołyniu, tam na Polska, ale województwo wołyńskie i z wyniku tam wojny przesiedleń musieli tu przyjechać na nasze rejony i przyjechali z instrumentami i to dalej reaktowali, więc to jest takie wielkie coś i my dalej to ciągniemy przez tyle lat, tam miała zachwiania, jak to wiadomo, każda orkiestra, ale jakoś to idzie do przodu, w ostatnim czasie też jest dobrze i no mamy to. Tą dumę i tą satysfakcję my teraz, że możemy to kontynuować i no oby te gdzieś tam następne pokolenia też chciały. No tak, ponieważ za tym wiekiem orkiestry, tak jak pan już wspomniał, kryje się bogata i trochę burzliwa historia. To może tak pokrótce byśmy byśmy zdradzili, dlaczego mm, no, ta historia burzliwa? Burzliwa. No, historia orkiestry zaczyna się tam na Wołyniu w miejscowości Ulaniki jesienią 1927 roku. I to z inicjatywy pani Celiny Kolipskiej, to ówczesna nauczycielka, która rzuciła hasło, tak, bo gdzieś była potrzeba i tam młodzi ludzie z własnych środków pozyskali instrumenty i zaczęli to tworzyć, uczyć się. I tam pierwszym kapelmistrzem był Bazyli Sawczuk. I oni tam, tą większość było to imprezy kościelne, jakieś państwowe i wesela, bo dużo było wesel, ślubów i takie było zapotrzebowanie. I grali, upiększali te imprezy Większą taką imprezą, którą oni tam zagrali na tamtejszych terelach, to było w 1935 roku wizyta Józefa Marszałka Piłsudskiego w Łódzku. I oni tam zagrali na powitanie tego marszałka. Później, ostatnim graniem przed okresie przedwojennym, jeszcze przed wojną, było w 1939 roku zawiązanie kołchozu ówczesnego tam. Pod, tak naprawdę pod karą syłki za, za Sybier, jeżeli by tego nie zagrali, więc musieli. No i później wybuchła wojna, powołanie zostali do wojska i te chłopy gdzieś tam odnaleźli się. Jeszcze kilku w tym w orkiestrze wojskowych w tamtejszych, tam m.in. Torucki Franciszek, Pieszchała Tadeusz, i, a reszta gdzieś tam, tam na wojnie. Kobiety tak przyjeżdżały, to przywiozły te wszystkie nuty, te materiały i jak wrócili już, no to gdzieś tam zaczęli to reaktować z powrotem i w 45 roku zagrali Pasterkę tutaj w Zielonce Pasłęckiej. To pierwsze granie po wojnie. Więc no burzliwa, no tutaj sama wojna to też burzliwa. To, to. Później od, od później już tam oni to tworząc przejął to Henryk Klik, kapelbiszczym był, zawiązał, uczył i do 55 roku ona była, ale w 1955 roku zostało powołane dużo chłopaków młodych do wojska, do zasadniczej służby, więc ona musiała też tą swoją działalność tam na dwa lata mniej więcej zawiesić. I gdy już wyszli z wojska, to Celestyn Torucki przejął to razem z pomocą Edmunda Leśniewicza, we dwóch oni jak byli w wojsku, grali w orkiestrach wojskowych, więc tworzyli nuty, pisali nuty, materiały gromadzili z tą myślą, żeby tu dalej to reaktywować i wróci, wrócili z wojska do cywila, stworzyli, krzyknęli hasło, zebrali tych byłych orkiestrantów, Celestyn Torocki jeszcze nauczył mniej więcej nowych i on przez 58 lat do 2015 roku cały czas on ciągnął już tą Orkiestrę tworzył i był kapelmistrzem. Można powiedzieć, że w związku, że była też taka bardzo duża potrzeba tworzenia tej orkiestry, że taka potrzeba serca ludzi, prawda? Ponieważ mimo że, że były przerwy, to jednak cały czas w tych sercach osób i muzyków była chęć, chęć grania, chęć tworzenia, jednoczenia się. Tak jest, była, bo to jest właśnie. Ta ludność wołyńska to taka tradycja też, bo tak naprawdę zielonka pasłęcka nazywała się nawet wołyńcem po wojnie ze względu na to, że z Wołynia, No Później tam zmienili nazwę na zielonka pasłęcka y, dla upamiętniania tamtych ludzi. I oni, to takie tradycyjne jest. To samo widać, że to w pokoleniach, bo tak jak mamy tam gdzieś mieszkamy, y, to cały czas jest jakiś taki zarybek, że cały czas to się toczy, dlatego jest tak jak jest ta orkiestra w miarę się trzyma jest na tyle silna cały czas, przez tyle lat. Pan od 2015 roku jest jej kapelmistrzem. Tak, ja od jesieni 2015 roku przejąłem. Tam już pan Celestyn Torucki no, zrezygnował w wyniku tam swojego wieku. Ja zostałem tak, ja grałem już tam, grałem 20 lat w orkiestrze. W sumie znam od, od podstaw to wszystko. Jeszcze mój tato grał. Nie zabierał takiego malutkiego na wyjazdy. Rodzinna to ja, tradycja. A, a u nas gra, dziadek grał, mój tato i jego jeszcze pięciu, sześciu braci. I teraz gram ja i jeszcze yy, no mój sześniak. No nie, to teraz gra teraz sześciu samych brackich, ale nam jest jeszcze różnie. To jest na przykład rodzina Szymonkiewiczów, w której gra tato z dwó dwójką dzieci, synem, córką. Rodzina Staborowskich. Yy, to takie jest pokoleniowa ta rodzina. To jedno to dobrze I Gdzieś tam w tych rodzinach są te, mają talenty i się tym dzielą, no nie? I ilu muzyków teraz liczy orkiestra obecnie? Na dzień dzisiejszy 25 muzyków. To są ogólnie muzycy z Zielonki Pasłęckiej, taki trzon, to jest Zielonka Pasłęcka i Marzewo. Te dwie miejscowości, które przez wielki wieków tworzyły to. No ale z Elbląga gdzieś są, y, pomagają nas, czy emerytowanie już wojskowi z orkiestry też, y, którzy chcą grać, to przychodzą do nas, bo, no, bo lubią to i chcą robić. no nie? I na tyle mamy dobrze, że cały czas jest jakaś ta wymiana ludzi, ale jest ciąg. Młodzi y, też garną się do tego muzycznego grania? gardą się, chociaż jest teraz jest mało młodzieży i ta, te pokolenia też się zmienia, też inne wartości. Ja przychodziłem w roku 2020 lat temu w sumie. Przychodziłem, to było u nas ośmiu takich młodych, którym tworzyliśmy w tej grupie małą swoją orkiestrę i w ciągu roku my dociągnęliśmy poziomem do tych starszych. Ale to było tak jeden przez drugiego ciągną. No dzisiaj nie ma takich grup, nie przychodzą tymi grupami, trzeba indywidualnie znajdywać te te talenty, ale jakoś gdzieś tam się udaje. No teraz mamy tam trzech takich młodych. Najmłodszy ma 11 lat, grają bardzo dobrze. Ich przede wszystkim chcą, no nie? że się gdzieś tą zajawkę załapali i toczy się. No ale ciężko jest dzisiaj pozyskać, bo to wartości się zmieniają, też i wszystko mają, też gdzieś dostępne, nie, nie mają też tak Zależy, jak też wychowani są w rodzinie i jak ten talent jest to przekazywany. Ale na tyle jeszcze jest dobrze, że może możemy ich odnaleźć. I, I są. są. Jeśli chodzi o re repertuar, to jaki repertuar ma orkiestra? No, repertuar orkiestry jest różnorodny. Od pieśni kościelnych, patriotycznych, marszy, do różnej rozrywkowej, disco polo. No, jaka jest potrzeba danego dnia, to takie gramy. No, nie? no właśnie, a gdzie można Was posłuchać? My przede wszystkim oprawiamy uroczystości państwowe, strażackie, kościelne. No Teraz w Resurreccję graliśmy w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Tam tradycyjnie co roku gramy. Ale 3 maja to są takie dalsze święta. Jakieś koncerty też mamy różne gdzieś tam. Ale do tych koncertów to tam w roku jest kilka takich większych. Przede wszystkim to są imprezy takie okolicznościowe. Przede wszystkim strażackie, jakieś nadanie sztandarów, święto jednostki. 3 maj, państwowe to tylko to przede wszystkim to. Są też liczne przeglądy, konkursy, festiwale dla orkiestr. Czy też uczestniczycie w takich przeglądach, wyjeżdżacie na, na konkursy, no żeby też sprawdzić się, stanąć trochę w szaranki z innymi muzykami? Tak, uczestniczyliśmy, bo tam bogato ma historię orkiestra i niejednokrotnie gdzieś tam pierwsze miejsce na wojewódzkich przeglądach miała. Ale teraz nasze województwo jest też ubogie w te orkiestry się zrobiło i tych przeglądów wojewódzkich jest bardzo mało. Gdzieś tak trochę zanikło to w województwie, ponieważ i orkiestry gdzieś tam padały pod, i jest... w województwie chyba są trzy orkiestry tak naprawdę my. Yy, gdzieś tam w Lizbarku welskim jest, yy, Lidzbark Armiński też coś miał, Orneta toś ma. No to może cztery, może pięć. Tam Puśnica też miała. No mało, no jak porównać gdzieś inne, gdzieś się spotykam z kapelmistrzami, mistrzami, inne województwa, no to tam jest co wioska, praktycznie orkiestra taka silna, no nie? A jeszcze w Zielonce jest też druga, orkiestra parafialna. To też jest evenement gdzieś na skalę trochę światową, że w jednej wiosce są dwie orkiestry. A to zdecydowanie. Konkurujecie ze sobą? Nie, nie, to jest taka zdrawa konkurencja, nazwijmy to gdzieś ten poziom jedna i druga trzyma, więc to jest zdrowe, na zdrowych zasadach. Ale no jest jakiś taki ewenement. No nie? Mówi pan, że, że jeśli chodzi o województwo nasze, województwo warmińsko-mazurskie, no to troszkę taka pustynia, jeśli chodzi o orkiestry. Z czego to może to wynikać? Nie wiem, że może z tradycji też regionalnej, gdzieś może nie ma takich kulturowo tak nie jest to rozwinięte te orkiestry, gdzieś nie potrzeba może tylko chwili i wtedy jest ta orkiestra potrzebna. No nie wiem, to to jest, były kiedyś, ale to wszystko gdzieś zanikało, zanikało, nie było tej chęci może w ludziach, no u nas na szczęście trwa tyle lat i trzeba się tym cieszyć i pokazywać te swoje talenty na zewnątrz. Świętujecie, świętujecie 95-lecie, dokładnie 23 kwietnia w Zielonce Pasłęckiej będzie koncert, koncert jubileuszowy i też koncert promujący płytę, bo ona już, już, prawie, już prawie gotowa. Tak jest, już chyba nawet jest gotowa. E, tak, bo to jest pierwsza płyta, jaką nagraliśmy w tej historii o orkiestry. Dla nas to jest... Na pamiątkę dla uczczenia, na pamiątkę dla nas, gdzieś tam za kilka lat będziemy mogli się pocieszyć tym, ale dla uczczenia tej całej historii, dla uczczenia tych ludzi, którzy tam też to tworzyli na pamiątkę w podziękowaniu tak naprawdę. Tak, nagraliśmy, bo w ogóle ten proces pyty to trwał od 17 roku, to z inicjatywy gminy pana burmistrza naszego on tak trochę to rzucił hasło i tak nie było też dobrego momentu na to. Przez pięć lat to takie musiało trochę odczekać, od, od aż w końcu przyszedł najlepszy czas, tak jak teraz mamy, nagraliśmy. Udało nam się, chociaż były tam różne problemy, bo też nagrywaliśmy utwory przed jeszcze wybuchem wojny, tej a gdzieś tam się okazało, że dopłynie rosyjski kompozytor i musieliśmy jednak zrezygnować, żeby też nie było tam gdzieś problemów z tego związanych. To jakie utwory i ile na krążku waszym pierwszym? 95 lat trzeba było na niego czekać? Tak jest. Tam jest 11 utworów o różnej tematyce. Tematyce strażackie, jak Pożar w Kwaśniewicach czy Orkiestry dente. Zrobiony jest miks utworów. Zacznij od Bacha na so solo, gdzieś ze śpiewem. Solo gra Radosław Bracki. Róża i bez filmu, jak rozpędzają drugą wojnę światową, to jest ze śpiewem Bela Ciao, taki hit. One Moment in Time z Whitney Houston repertuaru i tam różne marsze, nasze takie, już, które gramy od wielu lat. No, różna tematyka, jak Hej nawet, coś takiego się znajdzie. Jest, no, nawet zrobiliśmy różnorodność, żeby też nie było jakiejś tam takiej monotonii na tej Dla płycie. każdego coś Ta, miłego. Coś z humorem przede wszystkim, na luźno. Gracie covery, czy też macie własne, autorskie utwory? Różnie, ale przede wszystkim covery gdzieś tam. Y, na tyle też y, gdzieś z innych y, kompozytorów gdzieś łapiemy. Y, ciężko, też nie ma czasu, bo to by trzeba było dużo siedzieć, żeby mieć no, dużą wiedzę też, żeby pisać na tą orkiestrę. Ogólnie gdzieś tam trochę gotowców łapiemy, to co dla nas pasuje na nasz skład i bo no wiadomo, gdzieś przerabiamy to po swojemu, żeby to wszystko pasowało pod nas, ale to większość jest z coverów, takich marszy, już gdzieś tam skądś pozyskanych. Jakie plany są na kolejne lata? Jakie Pan ma plany jako kapel Jak rozwijać orkiestrę? Nasze plany, no tak, rozwijać się, tworzyć cały czas gdzieś nawet większą tą orkiestrę, tworzyć, pokazywać się, jeździć na te przeglądy, pokazywać te nagrody, tą młodzież pozyskiwać. Tą, tu się jednać w tej naszej społeczności lokalnej też, żeby to cały czas tętniło. I tym życiem, żebyśmy tą nawet społeczność lokalną, naszą znaczy lokalną miejscowość, czy tam gminę promowali, tak i powiat nawet. Ale tak, no przede wszystkim dla nas to jest tradycja i chcemy tą kontynuować. No i moim marzeniem jest, żeby ktoś kiedyś, jak ja już gdzieś będę, nie będę w stanie tego prowadzić, coś mi nie pozwoli, to żeby ktoś też to przejął z takim samym zapałem też to tworzył, wiedząc z tyłu głowy, że to jest coś wielkiego, że naprawdę wielka historia za tym stoi, bo to jest jakby tak się zagłębić, to jest nie tylko sama muzyka, to gdzieś tam y, społecznie to jest taki ośrodek kultury ta ziel, y, orkiestra nasza, która gdzieś tam jednoczy tych ludzi, tak samo jak nasza OSP, jednostka OSP Straży Pożarnej, bo to jest sam ten jeden kolektyw. No i tak, no, no za pięć lat mamy stulecie na pewno. Coś wielkiego trzeba zrobić, większy jeszcze jubileusz na bogato, tak w cudzysłowie mówiąc. I no zobaczymy. No, teraz dzisiaj są czasy różne, bo też była pandemia, która nam gdzieś przyhamowała nasz ten rozwój. Musieliśmy trochę mniej grać, było tych imprez zamknięte, nie było. Na przykład przez dwa lata ostatnio graliśmy rezurekcji, też dopiero teraz jest po pandemii, się pojawiliśmy tam w Gdańsku, ale... No właśnie, zobaczymy też, co się czas. Nie możemy też wybiegać zbytnio. Na razie odnośmy się to, co mamy. Dzisiaj jest dobrze, a aby było lepiej. O, i właśnie myślę, że tym optymistycznym akcentem i najlepszymi życzeniami z okazji 95. urodzin orkiestry proszę ode mnie przyjąć. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam i zapraszam 23 kwietnia na godzinę 16 do Zielonki Pasenckiej na koncert promujący Płytę naszą oraz 95-lecie na jubileuszu naszej orkiestry. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja tylko przypomnę, że gościem audycji kilka pytań był Adrian Bracki, kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kilka pytań.